Pomóż nam wybudować pomnik ofiar ludobójstwa wołyńskiego na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Wesprzyj nas na zrzutka.pl. Witam Państwa bardzo serdecznie, Oliver Pochwat, Stowarzyszenie Wspólnota i Pamięć. Moim Państwa gościem jest Tadeusz Purzański, prezes Fundacji Łączka. Dzień dobry. Witam serdecznie. Prezes Fundacji Łączka. Łączka, czyli miejsce na warszawskich Powązkach, gdzie za czasów reżimu komunistycznego zbrodniarze wrzucali żołnierzy wyklętych. Niestety, tak. Niestety tak ta historia wyglądała i to, co jest z jednej strony pozytywne, a z drugiej smutne, to może od pozytywu zacznijmy, że wielu udało się to już. Negatywów. Udało się wielu już podnieść, ale nie zidentyfikować. I to jest ten punkt właśnie, prawda? Że niestety ci zamordowani na ogół na Rakowieckiej, bo tam trafiali właśnie na Łączkę trafili ludzie z Rakowieckiej, trafiali do tych bezimiennych dołów. No i Łączka jest uprzątnięta, że tak się wyrażę, tak? Czyli żadne kości tam nie zostały. Natomiast no, są jakieś blokady, są jakieś problemy z identyfikacjami. Różnie się to interpretuje, tak? Raz zniszczeniem tych kości już w latach 80. przez Jaruzelskiego. No powiemy, że były dwa etapy wyklinania tych ludzi, prawda? Jeden to jest strzał w tył głowy i właśnie no, pogrzebanie na Łączce w latach 40. 50. A potem przyszedł na to Jaruzelski i kazał ten teren zniszczyć, pogruchotać kości. Tam pracowały koparki, ciężki sprzęt, więc tak się to tłumaczy, prawda, że na przykład od mistrza Pileckiego nie udało się zidentyfikować, no ponieważ jego szczątki zapewne uległy wielkiemu zniszczeniu, tak? I tutaj no, sprawcą jest Jaruzelski, jego ludzie, jego reżim, ale są też chyba jakieś opory innej materii, tak? Innego rodzaju, polityczne chyba też. To skoro mowa o polityce, ja specjalnie zostawiłem sobie tą kwestię negatywną, jedną, która odbiła się szerokim echem. Mianowicie 11 października na Powązkach został pochowany, chyba myślę można to powiedzieć bez żadnych konsekwencji, Goebbels stanu wojennego, Jerzy Urban. Mamy po jednej stronie mamy bohaterów, a po drugiej stronie mamy zdrajców, komunistów, kanalię. No tak, rzeczywiście możemy tutaj wielu epitetów, przymiotników użyć. Ale nie używajmy. Jesteśmy kulturalni. Natomiast bez wątpienia należą im się najgorsze słowa. No i ten Urban należy do tej drugiej kategorii. Ja się też, oprócz określenia Goebbelsa stanu wojennego, użytego pierwszy raz przez świętej pamięci senatora Ryszarda Bendera, zasłużonego bardzo człowieka po drugiej stronie, tak? Nie komunisty, tylko niepodległościowca. Urban sam używał tego określenia wobec siebie, wobec czyli siebie, chyba tak. Akceptował. No ale ja powiem zbrodniarz komunistyczny. Tak? Dla mnie bez wątpienia to jest członek Hunty Wojskowej Jaruzelskiego, to jest członek Związku Przestępczego o charakterze zbrojnym i czymś haniebnym jest to, że Urban... Właśnie zbrodniarz Urban został pochowany na Powązkach Wojskowych. No właśnie, zbrodniarz Urban na Powązkach Wojskowych i kolejny komunista, który zmarł nieosądzony. No więc właśnie, no, szereg osób apelowało o to, ja byłem też tutaj jednym z nich, domagając się kary również do Urbana, bo nie podzielam zupełnie interpretacji pewnej gazety z ulicy Czerskiej i tego środowiska, prawda, że zbrodniarzem jest tylko ten, który strzela w tył głowy. Jest cała gama różnych postaw i zawodów, prawda? A to tam taki jeden, jeżeli stosować retorykę tej gazety, to tam taki brat pewnego pana to rzeczywiście jest zbrodniarzem i tak można o nim mówić formalnie, ale przepraszam za tą dygresję i za moją złośliwość. Nie, dygresja jest potrzebna, najbardziej wskazana. Zresztą brat redaktor używał bardzo ciekawego zabiegu, bo mówił, że jego właśnie brat młodszy kiedyś był za młody, żeby to wszystko zrozumieć, prawda? Był wykorzystywany, prawda? I niewinny, a potem był za stary, żeby zostać osądzony, prawda? Zresztą wiemy, o kim mowa, prawda? Adamie Michniku, powiedzmy sobie to nazwisko. I drugim Stefanie Michniku. I Stefanie Michniku, to Adam Michnik też tak się prześlizgiwał po tym temacie, twierdząc, że jego gazeta też się rozliczyła z tymi sprawami. Dlaczego? Bo opublikował w pewnym momencie w latach 90. Raport Komisji Mazura, tak, z 56 roku, gdzie był wymieniony Stefan Michnik jako obciążony. Tak? To była taka komisja odwilżowa, tak. Komunistyczna, prawda, wiemy, która wymieniała właśnie tych najbardziej obciążonych
śledczych, UB Informacji Wojskowej, sędziów, prokuratorów i tam się znalazł właśnie Stefan. No więc Miechnik powiedział, przecież opublikowałem ten tekst. No? Więc rozliczyłem się również z historii mojego brata, nie mam sobie nic do zarzucenia, brat też nie miał sobie nic do zarzucenia. No i cóż, i oczywiście Stefan Miechnik był i pozostanie dla historii zbrodniarzem komunistycznym, bo powtarzam, nie tylko ten, który strzela w tył głowy, ten, który bierze udział w egzekucjach, ten, który wiesza, tak jak generała Fildorfa, ale sędziowie, prokuratorzy, a również właśnie propagandyści. Tak? I tutaj mamy Jerzego Urbana. To, na co warto zwrócić uwagę, to fakt, że tak mało nas było na powązkach wojskowych. Przypominam sobie pogrzeb Jaruzelskiego. Były tłumy przeciwników, protestujących tak. Przeciwko pochówkowi tego hunciarza, prawda? Tego mega zbrodniarza, prawda? Szefa tej hunty de facto. Chociaż można się bić o to, zastanawiać, który, czy Kiszczak, czy Jaruzelski był ważniejszy, tak? No bo Jaruzelski miał służby wojskowe, ale wszystkie inne podlegały pod Kiszczaka. No więc to jest kwestia do dyskusji. Natomiast wtedy tłumy protestowały, dzisiaj była nas garstka, tutaj koledzy też, prawda? My brali w tym udział, mieliśmy taki cichy protest, konferencję. I coś się zmieniło, tak? Coś się zmieniło, mam wrażenie, że dzisiaj i mniej jest też tych, szczególnie młodych ludzi, którzy chcą czcić, pamiętać żołnierzy wyklętych. Proszę zauważyć, panie redaktorze, na spotkania przychodzi coraz mniej ludzi, na marsze też, prawda? Kiedyś były oprawy kibicowskie, właściwie wszystkie kluby, tak? Polskie, piłkarskie robiły oprawy dla żołnierzy wyklętych. No dzisiaj może Legia, tak? Może jeszcze ktoś, przepraszam, jeśli kogoś pomijam. Ale to nam wszystko gaśnie. Nie no, ale tak? Poznań też robi, no oddajmy. No okej, no właśnie, dobrze. Natomiast to już nie ma aż takiego, prawda, aż takiej rangi, prawda, to już nie jest aż tak masowe jak kiedyś. No i tak samo nie jest protestujących przeciwko tym komunistycznym bandytom i przeciwko pochówkom ich właśnie na powązkach wojskowych. Smutne, to musimy odbudowywać, panie redaktorze, to jest nasza wspólna rola, robota. Żeby cały czas pracować, szczególnie wśród młodych ludzi i zarówno pokazywać im postawy sylwetki bohaterskie, jak i te zdradzieckie zaprzęgi. Panie rektorze, ostatnie pytanie na koniec. Bardzo kontrowersyjne. Gdzie jest zapowiadana dekomunizacja przez rząd Zjednoczonej Prawicy? Z jednej strony mamy, ściąganie i zmienianie nazw ulic, ale z drugiej strony mamy Urbana, który jest chowany na Powązkach i nikt z tym nic nie robi. To czy tak rzeczywiście ma wyglądać ta wspomniana dekomunizacja? Na brak dekomunizacji Powązek pracowało i pracuje wielu wciąż. Z jednej strony problem polega na tym, że jest to cmentarz wojskowy z nazwy, a jest to de facto nekropolia komunalna, czyli podlegająca miastu stołecznemu Warszawy, a pan redaktor świetnie wie, jak kto rządzi. Jestem stołecznym Warszawa. Wiem. Natomiast mam oczywiście też pretensje, żeby nie było tutaj wątpliwości do Zjednoczonej Prawicy, do rządzących, że nie potrafili zrealizować bardzo prostego punktu, też podnoszonego przeze mnie od lat przecież. Tak? I ile to się mówi o tym i nic. Żeby przejąć na własność Skarbu Państwa. Skoro Hanna Gronkiewicz-Waltz nie chciała dekomunizować Powązek, skoro Rafał Trzaskowski tak samo, trzeba było zrobić to samo, co z Westerplatte, przejąć tak przez państwo, to samo, co z Placem Piłsudskiego w Warszawie. Można było, tak? I wtedy można robić dalsze kroki. No tutaj niestety mamy grzech zaniechania, prawda? Też po tej stronie. A dekomunizacja to jest oczywiście pojęcie tak wielkie, tak obejmujące wiele tematów, prawda? To są Powązki, to jest Pałac Stalina w Warszawie, dlaczego on dalej stoi, prawda? To jest brak zabrania również przez ekipę Zjednoczonej Prawicy, brak zabrania emerytur wojskowym, komunistom, sędziom i prokuratorom, zabrano tylko cywilnej bezpiece. Także no tutaj jest wiele punktów, które nie zostały zrealizowane również w ostatnich latach i to jest mój wielki zarzut również do tej ekipy. Szanowni Państwo, moim Państwa gościem był Tadeusz Płużański, prezes Fundacji Łączka. Przepraszam, jeszcze raz. Tadeusz Płużański, prezes Fundacji Łączka. Bardzo panu dziękuję. Bardzo dziękuję. Materiał powstał dzięki Państwa wsparciu. Pomóż nam w rozwoju Stowarzyszenia Wspólnota i Pamięć. Zachęcamy też do zapisania się na bezpłatny newsletter, aby być na bieżąco z naszymi działaniami.